Kilka inwestycji drogowych w tym roku w Międzyrzecu udało się zrealizować, i mniejszych, i większych. Z tych większych to na pewno ulica Modrzewiowa. Jak do tej inwestycji doszło, na czym polegała i czy uzupełnia w tym miejscu, w którym się znajduje, układ komunikacyjny Międzyrzeca Podlaskiego? Jeżeli chodzi o ulicę Modrzewiową, to bezapelacyjnie uzupełnia układ drogowy. Trzeba pamiętać, że ta ulica, właściwie droga, krzyżuje się z ulicą Brzeską, więc tak naprawdę z jedną z główniejszych ulic miejskich. Ale bezspornym faktem pozostaje to, iż na największym osiedlu domków jednorodzinnych przez wiele, wiele lat mieszkańcy akurat tej ulicy byli jakby w zapomnieniu. W tym roku udało nam się tą ulicę wybudować tak naprawdę od początku. Ta długość tej drogi to około 430 metrów, ale myślę, że o ile można mówić, że jest to nieduża długość, to tak myślę, że dla mieszkańców przy tej ulicy to inwestycja o ogromnym znaczeniu. Tym bardziej, panie burmistrzu, dodajmy również, uzupełnijmy może wypowiedź, że ta ulica powstała w programie, prawda? Dostaliśmy na to dofinansowanie jako miasto, a również wykonano ją przy zastosowaniu kilku ciekawych rozwiązań, między innymi to fajne przejście bezpieczne dla pieszych. Oczywiście, realizacja tej inwestycji nie byłaby tak naprawdę możliwa bez wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiem, że całkowity koszt tej inwestycji to około 740 tysięcy złotych. Mhm. To wartość dofinansowania to 440 tysięcy złotych. Oczywiście zamontowaliśmy tam także aktywne przejście dla pieszych, przy okazji tak naprawdę przejście, które jest przejściem dla pieszych oraz przejazdem dla rowerów, bo krzyżuje się ta droga, właściwie dochodzi do ścieżki rowerowej.